Cześć, dzień dobry, tu pani Flobo, czyli Marta Flerkiewicz-Borkowska. Dzisiaj pokażę wam, jak dodać GIFa do slajdu. Po prostu. Fajnym pomysłem jest zaczynanie lekcji z GIFem i też zakończenie lekcji z jakimś GIFem albo też jakiejś aktywności. To zawsze fajnie działa na uczniów, rozładowuje czasem atmosferę, ale też powoduje takie zaciekawienie i zainteresowanie, co za GIF dzisiaj będzie. Jak to robimy? No po prostu zaczynamy tworzyć lekcję, czyli create, wybieram lessons, otwiera mi się nasz szablon edycji lekcji. Oczywiście tu u góry, słuchajcie, wpisujecie jakiś tytuł, tytuł GIF na slajdzie, ja sobie tak dam, GIF na slajdzie. No i warto, żeby ten pierwszy content, pierwszy zasób to był właśnie slajd, więc klikamy plusikiem i slajd. Wybieramy slajd, jak widzicie, ładuje się i na dole, na tym layout, wybieramy, słuchajcie, jeden element. Jeden element i wtedy mamy jeden plusik na środku, klikamy ten plusik i wybieramy GIF. GIF. No i teraz, słuchajcie, no musimy GIFa poszukać po jakichś hasłach. Można szukać po polsku, na przykład pomysł. Zobaczymy, co znajdzie. No i wtedy są tutaj różne GIFy. O. Być może wam spasuje. Ja zdecydowanie wolę szukać po angielsku i po niemiecku. O, zobaczcie. Można sobie najechać na takiego GIFa. O, na przykład. I widzę, jak działa. Tutaj obok macie suwak. Tym suwakiem możecie sobie zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności, jakie są wasze potrzeby. Możecie też podejrzeć okiem, jak to widzi uczeń. Super. W tym momencie już nie dodajecie jakiegoś tekstu. Jakbyście chcieli dodać tekst, to wtedy musicie zamienić znowu w layoutie, na przykład na tytuł i element, tak? I wtedy musicie to troszkę jeszcze zmniejszyć, a na przykład tutaj dodać tytuł, tak? Jeżeli chcecie tytuł, nie? Na przykład ideę, albo po prostu pomysł, na przykład, jak uważacie. Ja z reguły wykorzystuję to jako pierwszy slajd, jako taki element zaciekawiający, wprowadzający, rozluźniający atmosferę. No i naciskam save i exit. No i potem tworzę sobie normalnie lekcję i na koniec również pojawia się slajd z GIF-em. Znowu naciskam plusik, znowu slajd, ładuje się, znowu wybieram jeden element. No i tutaj z reguły szukam jakiegoś GIF-a na pożegnanie. Czyli sobie piszę na przykład bye po angielsku. O, i widzicie, macie. To w zależności, z jakimi uczniami, słuchajcie, pracujemy, no to takiego GIF-a wybieramy, tak? Żeby też to nie był jakiś drastyczny GIF, słuchajcie. O, tutaj fajna jest ta myszka. I one się za każdym razem też pokazują inne, bo wyszukiwarka szuka innych, więc również po słowach kluczowych możecie. Jak na przykład chcecie kota poszukać, to wpisujecie cat, jak chcecie psa, no to wpisujecie dog. Właśnie jak chcecie jakąś, nie wiem, umiejętność, aktywność, dance, to wpiszcie po prostu po angielsku i ona wam znajdzie. No i znowu naciskamy save i exit. I to wszystko, tak? Dodatkowo dodajecie sobie różne elementy lekcji. Jak się dodało, to naciskacie save i exit. No i gotowe. Także jest to łatwe, proste, przyjemne. No i też, słuchajcie, jednocześnie wprowadza taki fajny element do naszych lekcji.